Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w piątek 28 sierpnia na kolejnym czacie. Po dłuższej przerwie, wakacje dobiegają końca. Mam nadzieję, że dla większości z Was był to czas wypoczynku i ładowania akumulatorów na ten okres powakacyjny. Dla mnie niestety był to też czas przerwy dłuższej w pracy z uwagi na zabieg kolana i rehabilitację, którą jeszcze cały czas przechodzę, ale już powoli też wracam do realizowania tych wszystkich zadań, które są przed nami, a jest ich przecież bardzo, bardzo wiele. Najważniejszym zadaniem, które na dziś stoi przed miastem, to jest oczywiście przygotowanie do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, bezpieczne zorganizowanie zajęć. Jak pamiętamy, ostatnie miesiące poprzedniego roku szkolnego były czasem pracy zdalnej, niosło to wiele problemów i kłopotów. Ten czas mamy za sobą, próbujemy wrócić do szkół, choć i tak wiemy, że cały czas jesteśmy w okresie pandemii i musimy sobie z tym poradzić. I na pewno też dziś dużo pytań będzie dotyczyło tych kwestii. Zachęcam oczywiście do wchodzenia na strony koronawirus.szczecin.eu. I tam jest zakładka Gotowi do szkoły, gdzie znajdziecie wiele informacji przydatnych w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Też wiele zasad będzie na plakatach i ulotkach, które znajdziecie w szkołach. Oczywiście działamy tutaj zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej. W organizacji pracy szkoły jest sporo reguł, które trzeba będzie przestrzegać, choćby te związane z pracą w klasach, z przerwami, z wykorzystaniem sal gimnastycznych, lekcji WF-u i tak dalej. Więc to wszystko oczywiście w każdej szkole będzie bardzo dokładnie wyjaśniane uczniom, także rodzicom. Też i do rodziców, mam nadzieję, trafi w najbliższych dniach specjalny list ode mnie, więc mam nadzieję, że tam sporo też informacji znajdziecie. Oczywiście szkoły wyposażamy na bieżąco w płyny dezynfekcyjne, w termometry bezdotykowe, więc każde dziecko będzie na wejściu do szkoły badane i też bardzo prosimy rodziców o to, aby starali się też zwracać uwagę na stan zdrowia dziecka przed wyjściem z domu, aby nie generować dodatkowych kłopotów, jeśli pojawia się temperatura, gorączka, abyśmy na to reagowali, kontaktowali się z lekarzami. Oczywiście dostęp do placówek też będzie ograniczony, więc rodzice będą mogli wejść tylko w niezbędnym zakresie. Oczywiście zawsze z wykorzystaniem maseczki po sprawdzeniu temperatury. Jeżeli chodzi o wystrój sal, to też będzie ograniczony do absolutnego minimum po to, aby ułatwić dezynfekcję, sprzątanie dla personelu naszych szkół, więc będziemy się starali też o to dbać bardzo, bardzo uważnie. Też te sale lekcyjne będą bardzo często wietrzone i będziemy też dbali o to, aby nasza młodzież często myła ręce i stosowała się do tych zasad dezynfekcji, które w szkołach będą obowiązywać. Więc zwróćcie na to uwagę. Mam nadzieję, że unikniemy problemów, że unikniemy zakażeń. Szczecin jak do tej pory jest tym miastem spośród największych polskich miast, które tych zakażeń ma stosunkowo niewiele i mam nadzieję, że ta sytuacja będzie nadal trwała. Pozostając w tematach oświatowych, przypominam, że wracamy od przyszłego tygodnia do rozkładu jazdy komunikacji publicznej powakacyjnego, czyli te linie, które były zawieszone z uwagi na wakacje, wracają do funkcjonowania, więc warto się też zapoznać choćby na stronach internetowych Zarządu Dróg z tymi rozkładami, tak aby dopasować wyjście z domu do właśnie tego rozkładu. Pojawia się też zgodnie z obietnicą dodatkowe połączenie dla mieszkańców i szczególnie dla uczniów szkół z rejonu osiedla Gumieńce, które będą dojeżdżały do szkoły podstawowej nr 51 przy ulicy Jodłowej i też szczegóły tego połączenia znajdziecie na naszej stronie. Tyle na wstępie. Teraz zapraszam do zadawania pytań i mam
mam nadzieję, że na większość z nich będę w stanie odpowiedzieć. Pani Żaneta pisze tak. Witam. Kiedy skończy się polowanie, żeby umówić wizytę w urzędzie? Bo to nie można nazwać umawianiem się. Jeśli ludzie siedzą po nocach i czekają, aż minie północ, żeby można było się umówić. No, pani Żaneta, niestety na razie ta sytuacja się nie zmienia, więc musimy się umawiać na wizyty w urzędzie. Jeżeli chodzi o zakres zagrożenia epidemiologicznego, niewiele się zmieniło od czasu wiosny, więc musimy te reguły stosować. Staramy się oczywiście te wszystkie sprawy na bieżąco załatwiać. Też część dokumentów można pozostawiać w urnach, które są dostępne tutaj w urzędzie, więc niestety nie mogę powiedzieć, kiedy ta sytuacja wróci do pełnej normalności, z którą mieliśmy do czynienia przed okresem pandemii. Pani Kamila pisze tak. Panie prezydencie, reprezentuję firmę organizującą zajęcia pozalekcyjne dla dzieci. Jakie są decyzje i wytyczne związane z prowadzeniem takich zajęć w szkołach, przedszkolach? Każdy dyrektor będzie podejmował decyzję o wydaniu sal samodzielnie, czy będzie to narzucone odgórnie? Pani Kamilo, oczywiście jest tak, że te decyzje są w rękach dyrektorów szkół, natomiast zajęcia mogą się odbywać tylko dla zorganizowanych grup, tak aby była lista osób, które korzystają z tych zajęć i abyśmy mieli i ponosili wspólną odpowiedzialność za bezpieczeństwo tych zajęć, związane oczywiście z zagrożeniem epidemiologicznym. Dlatego proszę się kontaktować z szkołami, w których Pani funkcjonuje, czy do tej pory prowadziła Pani działalność. Jeżeli Pani spełni te wymogi, a więc lista osób, a więc konkretna grupa i porozumiecie się w kwestii związanej z sprzątaniem, dezynfekcją, to wtedy oczywiście ten wynajem jest możliwy i te zajęcia mogą być prowadzone. Chodzi też o to, żebyśmy mieli zidentyfikowaną grupę, która w razie jakiegokolwiek zakażenia będziemy w stanie do tej grupy łatwo dotrzeć. Wynajmy dla otwartej liczby osób, na przykład na zasadzie takiej, że nie wiem, firma wynajmuje wieczorem salę gimnastyczną dla potrzeb nie wiem, jakichś treningów swoich pracowników i nie podaje listy osób, które będą w tych zajęciach uczestniczyły, takie wynajmy po prostu na razie nie będą możliwe. Pani Magdalena. Dzień dobry. Kiedy zostaną otwarte przychodnie w sposób standardowy? Prywatne nie boją się COVID, a dlaczego tak ciężko dostać się do normalnej? Zbliża się okres zachorowań na wirusy i tak dalej. Przydałoby się z dziećmi iść na osłuchanie. Pozdrawiam. Pani Magdaleno, oczywiście jako miasto nie odpowiadamy za pracę przychodni, które rozumiem świadczą tutaj opiekę, podstawową opiekę medyczną. Wiem, że część porad odbywa się przez telefon, ale też no według mojej wiedzy przynajmniej ja jestem w takiej przychodni, gdzie są możliwe również wizyty, jeżeli zachodzi taka potrzeba i w rozmowie telefonicznej taka potrzeba zostanie przez pacjenta przekazana, to te przychodnie oczywiście tą opiekę lekarską zapewniają, więc myślę, że tak się powinno też dziać w Pani przychodni, jeżeli zachodzą takie potrzeby, to z dziećmi pewnie można tam trafić, szczególnie gdy pojawią się jakieś infekcje. Miejmy nadzieję, że te infekcje będą związane nie z COVID-em, ale z po prostu zwykłym przeziębieniem. Pani Dorota pisze tak. Dzień dobry. Czy przejście z dziennika na Librusa będzie się wiązać dla rodziców z jakimiś opłatami? Część funkcjonalności na Librusie jest płatnych. Czy miasto bierze opłatę na siebie? Pani Dorota, nie potrafię na to szczegółowe pytanie odpowiedzieć, ale postaramy się Pani przysłać informacje, wyjaśnię to w Wydziale Oświaty. Po prostu tym tematem się szczegółowo nie interesowałem. Kolejne pytanie. Pani Izabela pisze. Dzień dobry. Czy przedszkola i żłobki dostały wspólne wytyczne co do dni adaptacyjnych w Szczecinie? Dlaczego jedni rodzice mogą wejść z dziećmi, mają organizowane spotkania i nie zostawiają dziecko w obcym miejscu bez możliwości nawet zobaczenia sali. Pozdrawiam. Pani Izabelo, no te kwestie są regulowane przez kierowników tych placówek w sposób indywidualny, ponieważ no nie mamy dokładnie takich samych wszystkich placówek. Te możliwości dostępu no są różnie rozwiązane. Dlatego no tutaj trzeba się w tej sprawie kontaktować z kierownikiem danej placówki. Ja uważam, że nasi kierownicy podchodzą bardzo racjonalnie i bezpiecznie do swoich obowiązków, także związanych z adaptacją dzieci. Wiemy, że to jest stresujące dla dzieci. Sam trójkę dzieci posłałem do przedszkola i wiem, na czym to
na czym to polega, szczególnie w tych pierwszych dniach, ile jest w tym stresu i kłopotu. Natomiast no, tutaj musimy znajdować jakiś racjonalny środek i wierzę, że dyrektorzy przedszkoli i kierownicy żłobków sobie z tym wspólnie z rodzicami muszą jakoś poradzić. Pan Tomasz. Dzień dobry, panie prezydencie. Inwestycji komunikacyjnych jest w naszym mieście sporo i to się chwali. Bez sprawnego krwiobiegu miasto stanie. Dziękuję za to, ale też chciałbym zapytać, co i kiedy za zbudową infrastruktury parkowej na prawym brzegu w okolicach osiedla Bukowego. Panie Tomaszu, w tej chwili sytuacja jest taka, że w trakcie realizacji jest szereg zadań inwestycyjnych w mieście, które są opisane w budżecie miasta Szczecina i na dzień dzisiejszy żadnych nowych, poważnych inwestycji w tym momencie nie przewidujemy. Wiemy wszyscy, że sytuacja z pandemią spowodowała, iż budżet miasta Szczecina stracił około 146 milionów złotych w swoich dochodach. Oczywiście musieliśmy przez to obniżyć pewne wydatki. Mamy też, i za to dziękujemy, dotację rządową przyznaną na poziomie ponad 90 milionów, co w znacznej mierze pozwoli kontynuować podjęte zadania inwestycyjne, ale do nowych projektów musimy podchodzić z dużą ostrożnością. Po prostu tych nowych zadań w nowym budżecie 2021 roku będzie zapewne niewiele, będą to tylko te najbardziej niezbędne. Naszym celem dziś jest utrzymanie tego, co już jest zaplanowane, a co w kontekście zmniejszających się dochodów i państwa, i miasta, no, stanowi już bardzo poważne wyzwanie, więc tak do tego podchodzimy. Nie wiem konkretnie, o które miejsce panu chodzi, natomiast generalnie będzie kłopot z nowymi zadaniami, będziemy kończyli te, które są stare i w ramach dostępu do środków finansowych, naszych możliwości finansowych będziemy wprowadzali nowe. Panie prezydencie, dlaczego w szkołach wymagają maseczek, skoro minister edukacji powiedział wyraźnie, pani Sylwia pisze, że nie ma nakazu. Dzieci wiele godzin przebywają w szkole, noszenie maseczki tyle godzin skutkuje jeszcze gorszymi problemami zdrowotnymi, aniżeli koronawirus. Panie Sylwio, maseczka jest zaleceniem naszym. Nie jest obowiązkiem w szkole i my prosimy tylko o to, aby dzieci, nasza młodzież te maseczki zakładały w trakcie przerw, w trakcie przemieszczania się przez korytarze. Na pewno nie oczekujemy tego w trakcie zajęć lekcyjnych, więc nie ma mowy o sytuacji, w której dziecko założy maseczkę i będzie przy tej maseczce przez 6 czy 7 godzin w szkole. Chodzi tylko o te momenty, gdzie mamy szerszy kontakt z większą grupą dzieci, czy gdzie jesteśmy narażeni na taki kontakt. Zakładamy, że ta klasa, w której uczy się dziecko, dane dziecko, czy dany młody człowiek, po prostu jest traktowana trochę jak taka rodzina, tak? I tutaj wiemy, że nie da się tych wszystkich zagrożeń wyeliminować, no ale już to przemieszczanie się na korytarzu, no to jest ten moment, gdzie powinny się te maski pojawić, więc o to prosimy. Podkreślam, jest to zalecenie z naszej strony, natomiast nie jest to jakiś sankcjonowany karnie wymóg, którego jeśli ktoś nie spełni, to nie wiem, zostanie zatrzymany, czy będzie musiał opuścić szkołę. Pan Patryk pisze tak. Dzień dobry, panie prezydencie. Czy w Szczecinie będzie rozszerzona infrastruktura dla głuchoniemych, niewidomych i podobnych grup? Dobre pytanie, panie Patryku. Przy okazji każdej inwestycji pamiętamy o osobach niepełnosprawnych, z różnymi niepełnosprawnościami. Więc staramy się oczywiście tę infrastrukturę dostosowywać do potrzeb tych osób, tak na ulicy, jak i w każdej inwestycji kubaturowej, którą realizujemy. Więc o tym pamiętamy i wiemy, że miasto musi być coraz bardziej przyjazne dla osób z różnych powodów wykluczonych i to jest ten kierunek, którego na pewno nie będziemy odstępowali w trakcie kolejnych naszych działań i realizacji nowych projektów. Czekam na kolejne pytanie. Pani Ania. A co jeśli rodzic nie wyrazi zgody na mierzenie temperatury dziecka? Proszę Państwa, no, zakładam, że wszyscy rodzice no, będą zachowywali się racjonalnie. Mierzenie bezdotykowym termometrem temperatury naprawdę nie stanowi żadnego zagrożenia dla dziecka i oczekiwanie, że dziecko będzie przyjęte do szkoły bez tego pomiaru, gdzie przyjmujemy taką zasadę, no jest oczekiwaniem w mojej ocenie nieracjonalnym. Więc jeżeli będą takie sytuacje, będziemy się starali przekonywać rodziców jednak, żeby takiego warunku nie stawiali,
ponieważ no, jest to po prostu nieracjonalne. Pani Agnieszka, dlaczego rodzice nie będą mogli wchodzić na teren przedszkola, bo odprowadzić do szatni dziecka, a potem czekać, aż ktoś je wypuści? Chodzi na przykład o przedszkole 61, osiedle Majowe. Proszę Państwa, staramy się ograniczyć do minimum ryzyka. Chcemy, żeby dzieci były przejmowane, te mniejsze dzieci szczególnie, były przejmowane przez pracowników szkoły w najbardziej racjonalnym momencie, gdzie ten kontakt między rodzicem a pracownikami przedszkola no, będzie minimalny. Jeżeli będziemy rodziców wpuszczać do przedszkola, do środka, no to będzie się wiązało z koniecznością stałej, dodatkowej dezynfekcji tych miejsc, w których ci rodzice się pojawią. Pamiętajmy, że rodzice no, też pojawiają się w różnych miejscach, idą do pracy, mają różne kontakty. To stwarza ryzyko zakażenia, staramy się minimalizować, więc ten odbiór i przekazanie dziecka musi nastąpić w sposób bardzo racjonalny, oczywiście, taki, który no, ograniczy wszelkie ryzyka do minimum, ale też będzie jak najmniej stresujący dla dziecka. Z drugiej strony zapewniam, że wszyscy pracownicy szkół są bardzo mocno, przedszkoli, przepraszam, są bardzo mocno uczuleni na to, żeby tym dzieciom pomagać właśnie w przebieraniu się. No, pewnie teraz we wrześniu będzie to problem trochę mniejszy, bo mamy jeszcze dość wysokie temperatury, więc tych kurtek i tak dalej nie będzie zbyt wiele, natomiast oczywiście ten większy problem pojawi się zimą, więcej pracy będzie przy tym, ale musimy sobie z tym poradzić. No, nie mamy wyjścia, tutaj te wytyczne muszą być stosowane w sposób jak najbardziej racjonalny i służący bezpieczeństwu wszystkich, i pracowników, i rodziców, i dzieci. Pani Agnieszka pisze, co ze szkołą podstawową 51? Do tej pory nie ma żadnych informacji od dyrekcji szkoły odnośnie rozpoczęcia roku szkolnego. Czy w ogóle będzie szkoła zachowuje się tak, jakby w ogóle nie rozpoczynała roku szkolnego? Pani Agnieszko, proszę napisać maila do szkoły. Te informacje powinny się już dziś pojawić. Najpóźniej wiemy, że w większości przypadków te informacje w większości szkół już są dostępne dla rodziców. Przypomnę, że to rozpoczęcie roku szkolnego w sposób taki bardziej uroczysty będzie tylko dla klas pierwszych, mówię tu o poziomie zarówno podstawówki, jak i ponadpodstawowych szkołach, pozostałych będzie to mniej uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. W klasach z nauczycielami, tylko w gronie tych dzieci, z którymi będziemy się spotykać na co dzień. Pan Czesław, czy w tym roku będą szczepionki przeciwko grypie dla seniorów, czy miasto dokona zakupu tych szczepionek? Panie Czesławie, jeżeli chodzi o program szczepionkowy, to tutaj się nic nie zmienia. Natomiast oczywiście padają pytania na temat szczepień i pracowników oświaty choćby, i pracowników innych miejskich podmiotów, więc te kwestie będą rozpatrywane indywidualnie przez dyrektorów poszczególnych placówek. Tutaj miasto jest gotowe wesprzeć z budżetu ten proces, natomiast mamy świadomość, że jest ogromne zapotrzebowanie na szczepionki, jest trochę mniej firm, które w tym roku produkują, ponieważ przestawiły swoje działania na inne cele. Są pewne trudności z dostępnością, no ale będziemy się starali to w jakiś sposób rozwiązywać, tak aby umożliwić tym osobom, które chcą być zaszczepione, aby to szczepienie mogło się odbyć, bo ono daje szansę być może na bezpieczniejsze przechodzenie różnego rodzaju infekcji w trakcie tego jesienno-zimowego okresu, który zawsze jest z punktu widzenia zachorowalności trudny. Pani Gosia, dzień dobry. Co z działalnością stołówek w szkołach? Bardzo ważne pytanie. Chcę powiedzieć, że stołówki oczywiście będą działały. Będą ograniczenia w sklepikach i w korzystaniu z różnego rodzaju automatów, które w szkołach się pojawiają, natomiast praca stołówek będzie prowadzona w taki sposób, aby zachować reżim sanitarny, a więc będzie dłuższy okres wydawania posiłków z mniejszą liczbą dzieci jednocześnie na stołówce. Oczywiście każda szkoła posiadająca stołówkę no, ma różne wymiary tej stołówki, różne są możliwości. W niektórych szkołach będzie to ten okres mocno wydłużony, no ale staramy się to tak ułożyć w każdym przypadku, żeby było to bezpieczne i żeby te posiłki mogły być dzieciom wydane no, w na tyle bezpieczny sposób, żeby się one się też między sobą, między klasami jak najmniej mieszały.
Pani Marta pisze: dzień dobry, panie prezydencie, dziecko do przedszkola mam prowadzać na 7.30 do 15.30, przedszkole otwarte jest od 6 do 17. Co w tym przypadku? Nie ma kto odebrać mi córeczki, a grupowo podobno nie mogą być łączone, dotyczy to przedszkola w Podjuchach. Pani Marto, będziemy to rozwiązywali na poziomie poszczególnych przedszkoli, tak aby zachować separację dzieci. Ja wiem, że to jest związane z tym, że wcześniej bywało tak, że dzieci były grupowane w jednej sali, szczególnie w końcowym tym okresie, na przykład przed godziną 17, ponieważ no, było ich mniej i wtedy mniejsza liczba nauczycieli się nimi opiekowała. Natomiast tutaj postaramy się w każdej placówce tak to rozwiązać, żeby te dzieci były pod opieką, nie mieszały się i będziemy to na poziomie tym każdej placówki starali się rozwiązać. Więc proszę się o to nie obawiać. Mam nadzieję, że w Podjuchach również dyrekcja przedszkola sobie z tym doskonale poradzi. Pani Diana pisze tak. Panie prezydencie, nie bardzo rozumiem obostrzenia w przedszkolach typu jeden rodzic dodatków w maseczce, dezynfekcja zabawek, brak pluszaków i dywanów, niestykanie się ze sobą grup bądź niekorzystanie z placu zabaw. Nasze przedszkole nie korzysta. Jeśli w bawialniach mieszają się dzieci z całego miasta, pluszaki i dywany są, a rodzice są bez maseczek. Pani Diano, no, oczywiście rozumiem ten dyskomfort Pani w postrzeganiu tych dwóch sytuacji. One rzeczywiście są trudne do uzasadnienia. Natomiast no, staramy się w placówkach oświatowych w poczuciu odpowiedzialności ograniczyć ryzyka do minimum. Jednak bawialnie i inne tego typu miejsca no, powinny też przestrzegać pewnych reguł, no, ale tam znowu dzieci wysyłamy na zasadzie dobrowolności, więc tutaj stosujemy te reżimy, które wynikają z przepisów i te placówki są obligowane, te ogólne przepisy reżimu sanitarnego stosować. Powinni być tam rodzice w maseczkach w mojej ocenie. Powinny być zabezpieczone zabawki w taki sposób i dezynfekowane, aby było to bezpieczne. Ja wiem, że nie wszyscy to robią. Wiem, że nie wszyscy to robią, natomiast my w szkole mamy obowiązek i będziemy to realizowali zgodnie z tymi regułami, o których mówię i na które znajdziecie Państwo na naszych stronach, na stronach internetowych, bo to każde tego typu działanie w jakimś procencie ogranicza ryzyko zakażenia. My tego ryzyka nie wyeliminujemy nigdy w 100%, ale jeżeli uda się ograniczyć o 70, może czasem o 90%, to już jest sukces. I do tego zmierzamy. Nie możemy odpowiadać za wszystkich, odpowiadamy za nasze działania i tak do tego podchodzimy. Pani Dorota pisze tak. Dzień dobry, panie prezydencie. Moje pytanie dotyczy możliwości otworzenia świetlic i punktów przedszkolnych w szkołach od godziny 6.30. Czy można w jakiś sposób wpłynąć na decyzję dyrektora szkoły, aby umożliwić rodzicom dzieci nie spóźnianie się codziennie do pracy? Pani Doroto, proszę te kwestie zgłaszać w szkole. Jeżeli takie możliwości będą, no to oczywiście w placówkach może być to, mogą one funkcjonować, te świetlice od godziny 6.30. Wiem, że to dotyczyć będzie na pewno nie aż tak wielkiej liczby dzieci, więc też ta kwestia separacji dzieci, które będą z różnych klas, jest możliwa do rozstrzygnięcia. Więc bardzo proszę zgłosić swoją sugestię. Jeżeli w Waszej szkole takiej możliwości nie ma, to spróbować na ten temat rozmawiać. My będziemy wspierali tego typu działania, bo wiemy, że no, rodzice, część rodziców pracuje od godziny 7 i też chce mieć no, szansę dojechania do pracy w odpowiednim czasie. Pan Damian. Panie prezydencie, gdzie w szkołach będzie obowiązek zakrywania ust i nosa? Tak jak powiedziałem wcześniej, panie Damianie, jest to zalecenie i mówimy tutaj o korytarzach, wejściu do szkoły, no, tych, nazwijmy to, przestrzeniach wspólnych. Natomiast tego obowiązku nie będzie, ani zalecenia nie będzie, jeżeli chodzi o już pracę w klasie, tak? Czyli w pracę na konkretnej lekcji. Więc tą grupę dzieci, która stanowi klasę, traktujemy trochę, tak jak powiedziałem wcześniej, jako rodzinę no tutaj trudno wymagać, żeby dzieci czy nauczyciele prowadzili zajęcia w masce, więc tego nie robimy. Ale ten czas przejścia, gdzie się mieszamy w jakiś sposób ze sobą, to jest ten moment, gdzie ta maseczka powinna się pojawić. A co z lekcjami wychowania fizycznego, pisze pani Ania. No, z lekcjami wychowania fizycznego będą kłopoty, one będą oczywiście
rozstrzygane na poziomie każdej szkoły. Natomiast myślę niestety, że część z tych lekcji no, będzie w jakiś sposób ograniczana. To wynika przede wszystkim z możliwości zapewnienia tych rygorów sanitarnych na poziomie choćby sali gimnastycznej czy szatni, z której do tej pory dzieci korzystały, więc nie mamy takiej możliwości, żeby po każdym dziecku przeprowadzać kompletną dezynfekcję szatni, więc tutaj dyrektorzy będą te kwestie musieli rozstrzygać w taki sposób, żeby było to bezpieczne i spójne dla bezpieczeństwa epidemicznego całej szkoły, więc na pewno część zajęć lekcyjnych, czy takiego zakresu zajęć lekcyjnych, jeżeli chodzi o WF, nie będzie, jak było przed czasem pandemii. Pani Patrycja pyta, czy szatnie w szkołach będą funkcjonować i rzeczywiście w klasach starszych zajęcia WF-u mają odbywać się tylko na dworze. Jeżeli pogoda na to pozwoli, będziemy preferowali oczywiście zajęcia na dworze, natomiast co do szatni, no to generalnie będziemy mieli taką sytuację, że dzieci będą zabierały swoje kurtki do klas. Po prostu tam trzeba będzie na to znaleźć miejsce i tak to się będzie odbywało. Szatnia jest tym miejscem, gdzie to mieszanie się dzieci będzie następowało i w przypadku zakażenia niestety wówczas musielibyśmy wyłączać całą szkołę, a chcemy tego uniknąć, chcemy doprowadzić do sytuacji, gdzie w sposób czytelny, jasny można identyfikować grupę dzieci i nauczycieli, którzy mieli, czy miały kontakt z potencjalnie zakażoną osobą. Temu to służy i te utrudnienia niestety się pojawią. Mam nadzieję, że sobie na poziomie poszczególnych szkół i klas z tym poradzimy. Pani Agnieszka pisze, a mnie martwi brak maseczek w autobusach. Od września coraz więcej ludzi będzie poruszać się komunikacją. 70% ludzi maseczkę ma tylko na ustach albo wcale. No to jest oczywiście błąd. Ta maseczka powinna na twarzy znajdować się w pojazdach komunikacji miejskiej. Rzeczywiście, gdy osób w autobusie czy w tramwaju jest sporo, no właściwie jest to konieczność, więc naruszenie tego zakazu jest wykroczeniem, więc warto o tym pamiętać, warto zwracać na to uwagę i mam nadzieję, że również i Straż Miejska i Policja będzie zwracała na to uwagę, tak abyśmy jednak no, stosowali się do reguł, także poruszania się w sklepach z maseczką. Wiemy, że tylko po przestrzeni otwartej możemy się, przy zachowaniu oczywiście dystansu, możemy się poruszać bez maski. Jak prawdopodobny jest ponowny lockdown? Nauczanie domowe po kilku dniach, tygodniach od rozpoczęcia sezonu szkolnego. Czy są w tym temacie prowadzone spekulacje? No, trafnie pan Paweł nazwał spekulacje, można prowadzić. Oczywiście w tej kwestii nie wiemy tego. Nie wiemy tego, zakładamy, że taka sytuacja może się pojawić, aczkolwiek zakładamy, że pojawić się może w odniesieniu do poszczególnych klas, czy szkół, czy fragmentów społeczności szkolnej. Więc będziemy na to reagowali po prostu w miarę postępu sytuacji i będziemy się starali te problemy rozwiązywać wspólnie ze służbami sanitarnymi na bieżąco. Oczywiście staramy się też dosprzętawiać szkoły, tak aby nauczyciele mieli większe możliwości w prowadzeniu zajęć w sposób zdalny. Moi drodzy, bardzo dziękuję za te wszystkie pytania. Na te, na które nie odpowiedziałem, postaramy się odpowiedzieć oczywiście w komentarzach. Życzę wszystkim udanego startu w nowy rok szkolny. Mam nadzieję, że dzieci z niecierpliwością czekają na spotkanie z koleżankami, kolegami, że jest taki głód trochę szkoły. Te wakacje były w tym razem, no może nie całkowicie wakacje, ale jednak trochę dłuższe, więc dużo dobrej energii, rodzicom cierpliwości, a nam wszystkim zdrowia, abyśmy mogli ten trudny czas przejść jak najbardziej łagodnie. Do zobaczenia przy kolejnym spotkaniu. Dziękuję bardzo.